Wiem, że możesz pomyśleć, nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Właśnie dlatego o tym mówię. To dowód, dla którego o tym mówię, bo wielu ludzi oglądających nas w telewizji myśli sobie, o czym ona mówi. Chodziłam do kościoła wiele, wiele lat i nie miałam pojęcia, że możemy wieść zwycięskie życie, zamiast dać się pokonać wszystkiemu i wszystkim. Możemy być zwycięzcami, jeśli wiemy, jak regularnie przyjmować siłę i napełnienie mocą Ducha Świętego, co sprawia, że jesteśmy ludźmi, którzy mogą, a nie mogą. Przytoczę Ci pewne słowa. Powiedział je do mnie pewien człowiek. Ze wszystkiego, co mówiłaś, najbardziej dotknęły mnie słowa nie macie, bo nie prosicie. Nie możemy przypuszczać i zakładać, musimy prosić. Dlatego każdego dnia modlę się o umocnienie wszelką mocą i siłą w wewnętrznym człowieku, o napełnienie i odnowienie przez Ducha Świętego. Nie wiem, czy znasz pastora Tomiego Barnetta, to pastor mój i Dave'a, wspaniały mąż Boży, od 50 lat w służbie, albo i więcej. Bardzo go szanuję. Był na spotkaniu naszego zarządu i robił nam szkolenie z przywództwa. Powiedział wtedy, że 3 razy dziennie przestaje robić to, co robi. I prosi Ducha Świętego o to, żeby nim przewodził, kierował i prowadził go do wypełnienia woli Bożej i pozwolił mu robić wszystko to, co powinien robić. Myślę, że musimy pozwolić sobie na trochę lepszą jakość komunikacji z tą cudowną osobą, która żyje w naszym wnętrzu. Przynosi obecność Ojca i Jezusa z Duchem Świętym, który prowadzi w nas taką zdumiewającą służbę. I myślę, że zobaczysz, jak ta służba dynamicznie się rozwija w Twoim wnętrzu i będziesz bliżej Boga, jeśli po prostu nauczysz się prosić. Mam nadzieję, że pod koniec spotkania, to zrozumiesz. Duch Święty jest pocieszycielem. Kiedy potrzebujesz pocieszenia, nie muszę iść do swoich przyjaciół. Mogę prosić o pocieszenie Ducha Świętego. Duch Święty jest moją siłą. Kiedy potrzebuję siły, mogę poprosić o nią Ducha Świętego. I tak dalej. Co myślisz? Czy to nie brzmi dobrze? A pomyśl, że po tym spotkaniu mamy jeszcze 3 następne. 1 Koryntian 12:1 mówi, co do duchowych darów, specjalnego obdarowania, nadprzyrodzonej energii, bracia, nie chciałbym, żebyście o nich nie wiedzieli. Nie wiedzieli. Biblia Króla Jakuba tłumaczy to jako ignorancję. Zacznijmy od wersetu 6. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się jeden święty duch. Dowód, duchowa iluminacja ducha dla wspólnego dobra i korzyści. Jednemu dany jest w świętym duchu i przez ducha moc mówienia, przesłania mądrości, a drugiemu moc wyrażania słowa wiedzy i rozumienia według tego samego świętego ducha, innemu cudownie działająca wiara przez tego samego świętego ducha, innemu niezwykła łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, dar interpretowania boskiej woli i celu, innemu zdolność rozpoznawania i rozróżniania prawdziwych duchów od fałszywych. Potrzebujemy tych darów. Regularnie modlę się o to, żeby dar rozpoznawania duchów manifestował się i rozkwitał w moim życiu, więc nie sądzę, żeby ktoś mi wmówił, że chce mojego dobra, gdy naprawdę chce mnie wykorzystać, albo że coś jest właściwe, gdy takie nie jest. Pozwól, że powiem głośno, musimy przestać wierzyć we wszystko, co słyszymy w wiadomościach i przeczytamy w sieci. Amen.
innemu różne rodzaje nieznanych języków i innemu zdolność do tłumaczenia tych języków. Jestem pewna, że chcesz, żebym się tu zatrzymała i wygłosiła wspaniałe nauczanie na temat języków, ale tego nie zrobię. Powiem tylko, że to wspaniały dar i dziwi mnie to, że wszyscy, którzy w niego wierzą, nazywani są zielonoświątkowcami albo charyzmatykami. Chciałabym, żebyśmy przestali przyczepiać etykietki. Dlaczego nie możemy być po prostu dziećmi Bożymi, które wierzą w Słowo Boże? Niektórzy ludzie mówią, to nauczyciel teologii sukcesu, a tamten jest taki. To brzmi tak, jakby ten człowiek nauczał tylko o tym i brakowało mu równowagi. A to jest po prostu głupie. Wszyscy powinniśmy wierzyć Biblii, więc bez względu na naszą denominację albo doktrynę wyznawaną przez tę denominację, i nie chcę tu nikogo obrazić. Musimy wierzyć Słowu Bożemu, a nie temu, co mówią ludzie. Jeśli tak nie robimy, to popełniamy poważny błąd. Więc jeśli jesteś zainteresowany niektórymi z tych darów, to musisz je studiować, wzrastać, uczyć się. I choć nie każda książka jest odpowiednia, to w większości z nich znajdziesz wiele rzeczy, z których się czegoś dowiesz. Właśnie czytałam książkę o osobie i dziele Ducha Świętego. Czytam ją trzeci raz w życiu, uwielbiam ją, ale jest tam jeden taki fragment, jeden taki ustęp, w którym w ogóle się nie zgadzam, więc napisałam sobie, nie wierzę w to. Nie musisz połykać wszystkiego tylko dlatego, że ktoś tak powiedział. Jeśli nie możesz tego poświadczyć i tego nie czujesz, mimo wszystko możesz mieć umysł otwarty. Nie wyrzucaj do kosza czyjegoś całego nauczania tylko dlatego, że znalazłeś jedną albo dwie rzeczy, z którymi się nie zgadzasz.